Temat interesujący bez wątpienia, bo każdy kombinuje, co zrobić, aby zachować wieczną młodość, pięknie wyglądać. Takie to czasy, że atakują nas różnymi reklamami. Jak odróżnić to, co warte, od tego, co jest tylko i wyłącznie internetowym mitem? Między innymi o tym będziemy rozmawiali. Sylwia Pocińska, kosmetolog, Estela Ser, Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. M Multum różnych zabiegów. Z każdej strony ktoś informuje, że może nam zaoferować coś, co spowoduje, że będziemy zawsze młodzi i piękni. Trudno odróżnić to, co ma sens, od tego, co jest po prostu tylko chwytem reklamowym. Czym się kieruje? Dzisiaj wybierając taki zabieg, i kiedy jest pierwszy moment, kiedy warto pomyśleć o upływie czasu? E, to znaczy tak, skóra zaczyna się starzeć już od 25 roku życia. Więc wow, tak to moja naprawdę... już jest stara. <laughs> e, więc e, tak naprawdę działania profilaktyczne można zacząć już w tym wieku. I właśnie o tym mówi tak naprawdę najnowszy nurt w kosmetologii Healthy Aging, który to właśnie mówi o profilaktyce przede wszystkim, czyli żeby skupić się na codziennym życiu, na dobrze zbilansowanej diecie, na regeneracji, odpoczynku. A później dopiero właśnie na e, kosmetologii, pielęgnacji e, i zabiegach kosmetycznych. I Czyli tam. takie kompleksowe działanie. Dobrze zrozumiałem, że muszę dobrze spać, dobrze się odżywiać, a dopiero potem myśleć, co mogę zrobić dodatkowo. Całe moje życie powinno być sfokusowane na taki balans pomiędzy stresem a odpoczynkiem. Zgadza się. Właśnie teraz, w dzisiejszych czasach, tak naprawdę ciężko jest nam uniknąć tego stresu, ale przynajmniej uczmy się odpoczywać i odpoczywajmy i regenerujmy organizm po to, żeby on mógł wracać do, do tych fizjologicznych procesów. Trochę mamy taki ostracyzm społeczny, że ktoś powie, jak to? Mniej niż 25 lat i już muszę profilaktycznie coś robić. Tak się trochę wydaje, że część społeczeństwa dalej traktuje to dosyć fanaberyjnie, że w tak młodym wieku potrzebne są jakiekolwiek ingerencje. Tak, myślę, że to też ma ogromny wpływ dzisiejsza moda medycyny estetycznej i, i wypełniaczy i działania zabiegami tu i teraz, bo zmieńmy rysy twarzy, mhm. a nie działamy rzeczywiście w, zawczasu myśląc, jak tu wpłynąć, jak spowolnić to starzenie się skóry, a tak naprawdę każdy ma na to wpływ, w jakim czasie. Aha. Jak szybko i w jaki sposób będziemy się starzeć, właśnie poprzez te codzienne czynności. Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jeżeli w tym odpowiednim wieku, przed ćwierćwieczem, trochę jest już za daleko dla mnie, ale być może są tacy, którzy mają jeszcze to przed sobą, jeżeli dobrze będziemy konsultowali u kosmetologów, będziemy na takich różnych zabiegach, które są oferowane, ale nie tak drastycznie inwazyjne, jak te, które są przewidziane dla osób starszych, to jesteśmy w stanie te wszystkie pozostałe zabiegi odsunąć trochę w czasie? Myślę, że zdecydowanie tak. Myślę, że na początku właśnie warto się skupić na takich zabiegach kondycjonujących skórę, poprawiających jej strukturę, jej jędrność i nawilżenie przede wszystkim, bo to ma ogromny też wpływ na właśnie na tempo starzenia się skóry. Mm. I między innymi takimi zabiegami są peelingi chemiczne, czy, czy mezoterapia, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, naprawdę. No, trudno się w tym odnaleźć. Tych nazw, tych zabiegów jest tak wiele, że kobiety być może dobrze sobie radzą. Mężczyźni trochę gorzej, jeżeli kobieta idzie do zabiegu medycyny estetycznej, czy też spotyka się z kosmetologiem, to nazewnictwo jest bardzo szerokie. O mezoterapii słyszałem. To jest taki pierwszy krok, że zaczynamy od właśnie mezoterapii, peelingu? To są zupełnie różne zabiegi. Okay. I każdy klient potrzebuje czego innego. Zwykle, jeżeli jest to rzeczywiście pierwsza wizyta klienta w gabinecie, rzeczywiście zwykle rozpoczynam od oczyszczenia tej twarzy i przygotowania jej do dalszych jakby zabiegów właśnie na przykład mezoterapii. Aha. Czyli pacjent musi zaufać. Idzie, konsultuje, i a nie jest tak, że upiera się, że chce taki zabieg, bo o nim słyszał, tylko dobry kosmetolog powinien zaplanować nam takie leczenie. Tak, absolutnie. To właśnie kosmetolog, to specjalista powinien zdecydować, jaki zabieg jest potrzebny aktualnie i dobrany właśnie do potrzeb skóry klienta. Aniżeli na przykład rzucam teraz egzosomy, są w modzie, są Aha. super trendem, tak. i, ale to nie będzie zabieg dla każdego. Jeden na przykład y, człowiek będzie potrzebował oczyszczenia, a inny, właśnie na Więc y, to są zupełnie różne zabiegi, i, i, i to specjalista właśnie dobiera na konsultacji zarówno i pielęgnację domową, i y, 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 cały plan zabiegowy. Czy to oznacza, że kiedy mówimy o pielęgnacji domowej, warto przejrzeć swoją domową kosmetyczkę, czego używamy, aby być przygotowanym na Pani pytanie, co w domu się dzieje? Bo mam takie wrażenie, że kiedy teraz sięgam pamięcią, to nie do końca wiem, co mam w swojej szafce. Tak, najlepiej, najlepiej się przygotować, a jeżeli ciężko zapamiętać, to nawet zrobić zdjęcia i przyjść z takimi, z takimi zapisanymi po prostu kosmetykami, których stosujemy w domu, aczkolwiek zwykle rzeczywiście. Totalnie na nowo układamy pielęgnację domową. A często jest tak, że właśnie klient się myli, że całe życie używa kosmetyku, a nagle się okazuje, że robi sobie krzywdę, bo zaufał reklamie, nie skonsultował z wami ekspertami i potem przychodzi i mówi eee, od 10 lat używam takiego preparatu. Często musi go pani wytrącać z błędu? Eee, bardzo często. Niestety, ale bardzo często. Eee, zwykle jest tak właśnie z używaniem płynów micelarnych do demakijażu. No ciężko, żeby... Mm, Płatek z nasączony płynem w 100% zmył ten makijaż. Do tego jednak potrzebna jest woda. Bywałem parę razy u kosmetologa i zazwyczaj faktycznie problem numer jeden to był problem z czystością skóry. Wydawało się, że człowiek jest przygotowany, specjalnie zmywał wszystkie drobne ustroje, czy nawet telewizyjny makijaż, a potem się okazywało, że pani kosmetolog mówi: Hola, hola, tu jeszcze trzeba piankę, tu jeszcze trzeba wodę, ręczniczek. Faktycznie zaczynamy często od początku. Nie mamy świadomości, że nie dbamy o odpowiednią higienę, co wydaje się dzisiaj e, dosyć abstrakcyjne, a jednak bardzo praktyczne. To prawda. Mamy nadzieję oczywiście, że dzięki tej audycji będziecie Państwo wiedzieli, co robić. To jest chyba długofalowa relacja, którą powinien człowiek nawiązać z kosmetologiem. Kiedy skacze z kwiatka na kwiatek, to też może zrobić sobie krzywdę, bo rozumiem, że różne mogą być spojrzenia. Tak, zdecydowanie nie warto testować nowych zabiegów i tak jak wcześniej wspomnieliśmy mody ulegać po prostu modzie. A warto jednak podjąć się długofalowej terapii i właśnie zaufać jednej osobie, bo myślę, że specjalista po prostu wie, wie co robi, wie, jaka powinna być kolejność. A czym się różni kosmetolog od kosmetyczki? Bo też burza przeróżnych informacji na forach. Kiedyś wszyscy mówili, idę do kosmetyczki, był to skrót myślowy. Wiadoma sprawa, że dzisiaj są studia z kosmetologii, takie jak chociażby te, które pani skończyła. Rozumiem, że jest drastyczna różnica w umiejętnościach i postrzeganiu mojej skóry pomiędzy kosmetyczką a kosmetologiem. Trochę tak jest. Trochę zostałyśmy wrzucone wszystkie do jednego worka. To krzywdzące. To ja powiedziałem, Niestety. pewnie pani nie wypada, ale ja to powiem, że kosmetyczką można zostać po. W szkole nie mające nic wspólnego z wyższą uczelnią, prawda? Kosmetyczką można zostać po studium. Mhm. Uzyskuje się tam tytuł technika usług kosmetycznych. Jest to dwuletnia szkoła, no, a studia jednak są troszkę dłuższe. Jeżeli ktoś studiuje... Jeżeli ktoś zaczyna studia licencjackie, no to trwają one trzy lata. Aha. Studia magisterskie trwają jednak 5 lat. I rozpoczynając, tak wracając z pamięcią do pierwszych lat studiów, Rzeczywiście, miałyśmy takie przedmioty jak anatomia, biochemia, mhm. fizjologia, patofizjologia. No takie samo jak na kierunku lekarskim, po prostu, więc ta wiedza musi być większa i to zaufanie pacjenta powinno być większe, no bo jest jednak w bezpiecznych rękach. Idąc e, znowu z powrotem do tych trendów, e, dzięki którym się także spotykamy a propos rozmowy, stymulatory tkankowe. Wyczytałem ostatnio, że warto. Faktycznie tak jest? Jak sama nazwa mówi, stymulują po prostu Aha. skórę do produkcji nowych włókien kolagenowych, elastynowych. Jak najbardziej warto. To też jest chyba hit ostatnich miesięcy. Jeżeli mm. chodzi o promocję w internecie, patrząc na przegląd klinik, które reklamują te produkty, no to stymulatory tkankowe są dosyć wysoko. Efekt zadowalający zazwyczaj? Tak, aczkolwiek bardzo ważny jest ten składnik aktywny, który dobieramy do potrzeb skóry. Czy chodzi nam bardziej o nawodnienie skóry, czy chodzi nam bardziej o y, rzeczywiście poprawę rysów twarzy i ujędrnianie tej skóry? No tutaj już specjalista rzeczywiście musi dobrze, dobrze dobrać do, do potrzeb skóry. Efekt od razu, czy seria zabiegów, jeżeli chodzi o stymulację tkankową? Wszystko zależy od produktu, y, ale zwykle jest to seria zabiegów. Uśredniając, są to mniej więcej dwa zabiegi. I czy to boli? Bo to także jest pytanie. Ja nie wiem, czy kobiety zadają takie pytanie, ale mężczyźni, zanim wybiorą się do kosmetologa czy też do lekarza medycyny estetycznej, to mają z tyłu głowy, że to może boleć. E, tak, chociaż zwykle są stosowane po prostu kremy znieczulające przed wykonaniem zabiegu. Czyli da się przeżyć. Da się to znieść, myślę, więc. Tymulatory tkankowe to jedno. Kiedyś ktoś zalecał, że mezoterapia, ta igłowa, bolesna, ale też ma efekt dobry. To dalej jest bieżący trend, czy to już przeszło do lamusa? Myślę, że to jest nadal królowa zabiegów. Tak? E, tak. A co nam daje, gdybyśmy mogli to usystematyzować teraz? No bo wszyscy znają tę nazwę mezoterapia, a nie do końca każdy wie, po co to się robi. Mhm. Mezoterapia jest to przede wszystkim technika podaży e, produktu, ampułki, e, pod skórę, śród skórnie. Mm. A to już, jaki preparat dobierzemy, no to znów zależy po prostu od potrzeb skóry. Mhm. I tak naprawdę można uzyskać przeróżne efekty od zastosowania aminokwasów, kwasu hialuronowego, y, dający efekt nawilżenia y, przez witaminy, witaminę C, y, właśnie dający efekt na przykład rozświetlenia skóry. Aha. Kiedy mówi się o tym, że raz jest dla skóry suchej, raz w innym celu, to też patrzy się na pory roku. Mamy teraz końcówkę wakacji. Jest taki trend, że coś należy zrobić w konkretnym celu? Mamy skórę przesuszoną? Widzicie to w gabinetach? E, tak, zdecydowanie. E, aczkolwiek rzeczywiście to jest tak mocno sezonowe, że przy, przy dużym nasłonecznieniu. Skóra potrzebuje dużej ilości antyoksydantów, czyli właśnie takich wspomagaczy, które pomogą zregenerować mhm. skórę po dużym nasłonecznieniu. Jeśli chodzi o suchość skóry, to również ona występuje, aczkolwiek w mniejszym stopniu teraz w okresie letnim skóry się bardziej przetłuszczały. Aha, kiedyś właśnie mówiono o tym, że takie bardziej inwazyjne zabiegi odkładać sobie na jesień bądź też na zimę, bo słońce wcale nie towarzyszy nam dobrze, jeżeli chodzi o zabiegi kosmetologiczne. Jeśli chodzi o kwasy, to tak, ponieważ peelingi chemiczne złuszczają nam naskórek i uwrażliwiają na mhm. światło słoneczne ale mezoterapia może nam odżywić od środka tą skórę, więc jak najbardziej tak, jest to uważam zabieg całoroczny. Pamiętamy tylko o twarzy, czy wchodząc do gabinetu, mamy też świadomość, że widać dekolt, widać dłonie. Faktycznie jest trochę więcej do zrobienia niż tylko nasza najważniejsza aparycyjnie cecha, czyli twarz. Mamy świadomość dzisiaj, my Polacy, że warto dbać także o resztę, aby nie było potem dysproporcji? Tak, jeśli chodzi o twarz, to rzeczywiście najsumienniej o nią dbamy. Czasami też y, pamiętamy o szyi, ale drogie panie pamiętajcie o tym, że twarz nie kończy się tylko na żuchwie, ale też y, na biuście wręcz. Y, jeśli chodzi o dłonie, no to, to też bardzo często o nich zapominamy, a y, one są bardzo mocno narażone na promieniowanie słoneczne, no, chociażby w przypadku prowadzenia auta. Czy taki odpowiedzialny kosmetolog, podobnie jak odpowiedzialny lekarz medycyny estetycznej, powie nam w odpowiednim momencie, stop, przerwa, tak aby nie przedobrzyć? Mamy często takie zjawiska, kiedy patrzymy na twarze celebrytek z całego świata, że czasami przechodzi to granice pewnej estetyki i zaczyna wyglądać to kuriozalnie, trochę jak postacie animowane. Czy również w kosmetologii dobry kosmetolog powie, stop, odłóż to w czasie, bo przedobrzymy. Tak, myślę, że na pewno jest tak z silniejszymi składnikami aktywnymi, jeśli chodzi na przykład o pielęgnację domową. Mam tutaj na myśli retinoidy. Jeżeli przedobrzymy, przesadzimy, to może dojść do reakcji retinoidalnej i podrażnienia skóry. Czyli jak w każdej dziedzinie medycznej umiar jest niezwykle ważny. Zdecydowanie tak. Czy dzisiaj patrząc na to, jak wielki jest wybór przeróżnych punktów kosmetologicznych na mapie, jesteśmy w stanie jakoś wyselekcjonować ten, który jest bezpieczny, mamy do niego zaufanie i gdzie faktycznie są osoby takie jak pani po studiach pracujące od wielu, wielu lat. Jak to weryfikować dziś, aby pacjent mógł trafić w takie miejsce, żeby nikt nie zrobił mu krzywdy, bo rozumiem, że te zabiegi wydają się być dosyć błahe, ale one mogą mieć swoje konsekwencje bardzo poważne. Nie wolno tego lekceważyć, warto wybrać miejsce odpowiedzialne. To prawda. Już myślę, że minęła moda na ściany obwieszone certyfikatami, i ciężko jest rzeczywiście dostrzec te kwalifikacje zabiegowca. Więc myślę, że w perspektywie z perspektywy klienta, śmiało można zapytać o kwalifikacje zabiegowca. Aha. Rzeczywiście, tak wchodząc z ulicy do gabinetu, bardzo ciężko jest to zweryfikować. Czyli patrzymy na wykształcenie i doświadczenie przede wszystkim. Jeżeli coś tam się nie zgadza, lepiej unikać, bo rozumiem, że konsekwencje mogą być poważne, tak jak powiedziałem. Tak, jeżeli e, tak jak wcześniej wspomniałam, e, osoba na przykład skorzysta z kursu kilku, kilkugodzinnego, e, zamiast, e, zamiast gdzieś tam dłużej się dokształcić, e, właśnie korzystając z, z studiów wieloletnich. No, może może zrobić po prostu dużą krzywdę. Mieliśmy tutaj w programie też eksperta, który zajmuje się zerowaniem wieku albo przesuwaniem tego biologicznego wieku o 30% nawet. Przekonywał pan doktor, że jest w stanie w odpowiedni sposób odmłodzić trochę pacjenta, jeżeli chodzi o cały organizm. O ile możemy przesunąć dzisiaj te granice, jeżeli się podporządkujemy. Mamy zasobny portfel, mamy czas i chęć spotkania chociażby z panią, czy też lekarzami medycyny estetycznej. W pani opinii jak ta granica się może przesuwać? Jeżeli ktoś wygląda na lat 40, to do którego momentu jesteśmy w stanie go przesunąć w czasie wstecz? E Ojej, to ciężko stwierdzić, tak naprawdę. Pogdybajmy ale... trochę. <grywa> to bardzo zależy właśnie od tego stylu życia. E... No ale myślę, że tak o te 10 lat jesteśmy w stanie. Zakładam, że się podporządkuje. Będę dobrze jadł, <grywa> spał i odpowiednio będę się z spotykał wtedy 10 lat w Gwarancja jest? <grywa> Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Namawiamy do tego, aby selekcjonować odpowiednie miejsca, pytać o wykształcenie osób, które dopuszczamy do naszej skóry, tak aby wszystko zawsze dobrze się kończyło, a efekt był zadowalający, a nie przykry.